Aż 64 użytkowników portalu praca.pl deklaruje, że zamierza w tym roku skorzystać z dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego. To są tylko plany, bo jak się okazuje i jak zapytaliśmy naszych użytkowników, jak plany mają się do realizacji, okazuje się, że zaledwie 12% użytkowników zawsze wykorzystuje ten zaplanowany urlop, tak jak sobie to zaplanowaliśmy na początku. Dlaczego nie wykorzystujemy tego urlopu? Okazuje się, że najczęstszym powodem, dla którego zmieniamy plany, jest nadmiar pracy. Po prostu pracy mamy zbyt dużo, nie mamy możliwości zostawić jej, szczególnie na tak długi okres jak 2 tygodnie. Kolejnym powodem, dla którego zmieniamy nasze plany, są terminy urlopów innych pracowników, pokrywające się z naszym zaplanowanym terminem. Ważnym powodem, dla którego zmieniamy plany, jest też niemożliwość wykorzystania urlopu w tym samym terminie, co osoba, z którą ten urlop chcielibyśmy spędzić. Co piąty ankietowany wymienia też taki powód jak zła organizacja pracy w firmie. 3 ostatnie miejsca należą do strachu przed nieobecnością w pracy, tym, że wolimy pracować niż urlopować się i na szczęście na ostatnim miejscu jest zła wola przełożonego. Przypominamy, że osoby, które pracują w oparciu o umowę o pracę, pracodawcy takich osób mają obowiązek udzielić 14 dni kalendarzowych nieprzerwanie urlopu przynajmniej raz w roku. Urlop 26 czy 20-dniowy możemy dzielić, natomiast przynajmniej raz w roku musimy ciągiem skorzystać z 14 dni kalendarzowych urlopu.